Co się stało z 500, plus, że przestało działać już? 500 kami uraczony, chłop miał zbliżać się do żony. No, miał być zaraz po kolacji wzrost światowej populacji, a choć kasa płynnie leci, w Polsce spada liczba dzieci. Czemu chłopy w naszym kraju populację w nosie mają? I dlaczego wieczorami nie figlują z kobietami? Pod kołderką czy pierzyną? No, brak igraszek już z dziewczyną. Jaką tu teorię knuć, że odeszła im już chuć? Banknot wzmacniać miał potencję i przeganiać indolencję, pokryć koszty poniesione, by wieczorem uwieść żonę. To nagroda gotówkowa, by ją nie bolała głowa, miała formą być pomocy podczas stosunkowej nocy, a tu guzik. Nic nie działa. Polska kochać się przestała. One oczekują księcia, u nich wieczna impotencja. Jak pogodzić obie strony, żeby związek był spełniony? Jak namówić strony dwie, by zaczęły zbliżać się? Może 500 to za mało, by uzdrowić Polskę całą. Może za tak małą kwotę naród stracił dziś ochotę na zabawy sypialniane we dnie, w nocy czy nad ranem. Chłop dziś musi grać do żabki, by do żony nabrać chrapki, a tam wszystko podrożało i te 500 to za mało. Winko, kwiatki, czekoladki, no to ogromne są wydatki. Chłop bez tego, powiem szczerze, no za robotę się nie bierze, bo nieśmiały jak na księcia i ta wieczna impotencja. Jak zaradzić w tym problemie, który w męskich slipach drzemie? Impotencje marchew leczy. Z małych robi wielkie rzeczy. Są badania i wyniki, że po marchwi chłop jest dziki, nim zaczniecie adorować. Marchew trzeba przymocować.